Jak możecie zobaczyć, dzisiaj jesteśmy razem w dwójkę, ale dzisiaj na chwilę się rozłączamy, ponieważ w dzisiejszym odcinku pokażę wam darmowe skiny, nowe zmiany, które nadchodzą. Także ja was zostawiam z Rafałem, a wy pamiętajcie o łapce w górze. Na razie! A więc widzę, jak możecie zobaczyć, dostałem filmiki z aktualizacji, która nadchodzi i słuchajcie, okazuje się, że jak już możecie zobaczyć, będziemy mieli nowe skiny królika i ja wam odpalam gameplay, ponieważ to, co wymyślił StumbleGuys, jest po prostu niesamowite. Jak możecie zobaczyć na samym wstępie, mam nadzieję, że mi się to za chwilę schowa, dobra, jest. Jak możecie zobaczyć, na samym wstępie widzimy pierwszego skina i dzisiaj wam pokażę wszystkie skiny, które nadchodzą. Jeśli ogółem spodoba wam się jakiś skin, zostawcie koniecznie łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje w StumbleGuys. No i widzowie, zobaczcie sami. Mamy nowego skina i na pewno część z was już zauważyła, że coś tutaj nie gra. Jak możecie zobaczyć, zamiast coinów mamy przetykaczki do kibelka. No nie? To jest trochę dziwne. Nie wiem, dlaczego akurat jest to, ale zaraz być może się to wszystko rozjaśni. Mamy nowy tryb. Będą nowe tryby map i słuchaj... Ej, gdzie on w ogóle wskoczył? Tam się da wskoczyć? Słuchajcie, także zamiast monet będziemy zbierać, jak widzicie, no, przetykaczki. Czyli te przetykaczki będą się kumulowały i one będą zostawać po rozegraniu trybu. No i na pewno się zastanawiacie, ale jak? Słuchajcie, okazuje się, że w tym... Jakby to powiedzieć, w tej aktualizacji to, co będziemy zbierać, to będzie naszymi coinami. Będziemy mogli używać tego jako waluty w StumbleGuys. I za chwilę wam pokażę, jak to dokładnie będzie wyglądać w sklepie i tak dalej, co będzie można za to kupić. Ale jak możecie zobaczyć, cała ta mapka teraz będzie polegała na tym, że będziemy zbierać właśnie takie klingery, nazywając to po angielsku, i te klingery, za te klingery będziemy mogli no po prostu zamieniać to na różne rzeczy. Czyli jest to event świąteczny, który nadchodzi, czyli event związany, widzowie, dokładnie z Wielkanocą. Mamy pierwszego skina właśnie królika i ten skinek, jak widzicie, zbiera sobie tutaj te klingery, tylko nie mamy tutaj pokazanego tej kumulacji. Czyli jeśli zagramy i, nie wiem, zakończymy grę, to nam zostanie ta waluta. Czyli na przykład uzbieraliśmy 50 czegoś takiego, to później gramy drugą grę i na przykład nazbieramy 30, no to oczywiście wtedy znowu mamy razem 80. Czyli kumulujemy tą nową walutę przetykania do toalety i za to będziemy mogli kupować różne rzeczy. Ale to nie jest wszystko, ponieważ mamy jeszcze masę skinów, które tutaj sobie przegadamy i są jeszcze pewne ciekawostki. Jeśli wygramy grę, dostajemy 200 tej waluty. Ta waluta się kumuluje, możemy ją wymieniać na inne rzeczy. Jeśli chodzi o ten gameplay, to na razie go zostawmy i chodźmy do drugiego. Gameplay numer 2 jest to gameplay, na którym możemy zobaczyć znowu tą samą mapę, ale to nie będzie tylko i wyłącznie ta mapa. Zaraz wam pokażę inne rzeczy. Ale słuchajcie, mamy tutaj kolejnego królika. Nie wiem, jak go nazwać. Taki królik... Ej, nie wiem. Nie wiem, jak go nazwać. Taki... No, taki inny. Jestem ciekaw w ogóle, jak te skiny się będą nazywać, ale tutaj znowu mamy dosłownie to samo, czyli znowu zbieramy klingery. Tylko tutaj jest jeszcze jedno takie pytanie, czy jeśli komuś zbierzemy klinger, to on go wtedy nie będzie widział. Prawdopodobnie tak, ej, tak też się dzieje, ale na tej mapie. Zaraz zobaczymy na innych mapach, jak to będzie wyglądać, ponieważ jeśli chodzi o ten tryb, on będzie rozgrywany na kilku mapach. W sensie na kilku mapach będziemy mogli zbierać tą walutę. I to jest jedna z tych map. Tu widzicie teraz drugiego tego skina. Oglądajcie do końca, to pokażę wam, jak to wszystko będzie wyglądać. Ale no jest to niesamowite. Fajnie, że dostajemy takie aktualizacje, żeby docenić, widzowie, łapki w górę. Ja te łapki wszystkie wyślę StumbleGuysowi, jakby co. Lecimy z gameplayem numer 3. I gameplay numer 3, czyli inna mapa. I co ciekawe, na tych mapach również możemy zbierać walutę. I teraz pytanie, czy jeśli ktoś weźmie tą walutę wcześniej, zobaczmy, czy możemy to zobaczyć, czekajcie, bo on akurat idzie tutaj pierwszy, ale zobaczmy, czy ona znika, ta waluta. Tak, znika, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Im więcej będziecie grać, no to tym więcej opcji będziecie mieli na pozbieranie tych klingerów. No i widzicie, tutaj jest ziomek pierwszy, więc zbiera tego więcej, ale tu widać, że ktoś słabo w tą GE, no co wy robicie? I swoją drogą mamy tutaj kolejnego skina pokazanego. Jak on wygląda? Wygląda on moim zdaniem mega kozacko. On jeździ na takiej desce, chyba że to jest... Nie, on jeździ na takiej desce w takich okularach. I zobaczcie, czyli jeśli macie czas,
możecie sobie zejść na dół i zebrać jeszcze te klingery. I to jest, no, totalny game changer. Jest to mega kozackie. No i w sumie na około możecie zobaczyć też skiny, które zostaną dodane. Ej, ten ziomek coś totalnie nie ogarnia tej gierki. Nie przeszedł. Także no, tu mieliśmy jednego skina i drugiego też, czyli to pewnie wszystko boty, a oni w tych skinach byli w dwójkę. I gameplay numer chyba 4, dokładnie tak, gameplay numer 4. I możecie tutaj znowu zobaczyć skinka, jak wygląda i w sumie możemy tu zobaczyć na około też, czy ktoś nie ma jakichś innych skinów. I oczywiście pewnie wszystko te nutki, nie wiem czy te nutki są w gierce, ale jak widzicie te klingery zbieramy cały czas. One się kumulują i tak jak mówię, pokażę wam sklep jak wygląda, tam oczywiście z przodu idzie jeszcze jeden typek w nowym skinie i właśnie, co najważniejsze, słuchajcie, co najważniejsze, najważniejsze jest to, że jest kilkanaście chyba map dostępnych, czyli to nie jest jedyne, to nie jest tylko ci piraci skarbów, tylko też race mapy, tak jak na przykład ta. Ej, tu ziomek chyba kompletnie nie ogarnia. Coś tutaj nie gra. Także tak wyglądają te skinki, tak wygląda kolejna mapa, a teraz przejdźmy do gameplayu numer 5. Gameplay numer 5 jest dosłownie taki sam, ale dobrze by to było zobaczyć, ponieważ to są wszystkie filmy, które dostaliśmy. I słuchajcie, ogółem mamy tutaj nowego skina i jakieś tutaj dolary z tego wylatują. Spod jego butów. Nie wiem, czy też jest taka emotka. Ej, i jest złoty klinger. Widzicie? Czy jest też złota XD, złota moneta wyglądająca właśnie jak klinger. Jestem ciekaw, dlaczego to nie są marchewki. Ej, wytłumaczcie mi, widzowie, dlaczego to nie są marchewki, tylko to są przetykacze do toalety. Co jest nie tak? Co oni zrobili? Także... Co tu się stało? Dobra. Czyli oczywiście mamy zbieranie tego wszystkiego tak, jak mieliśmy to wszystko pokazane. I jeśli chodzi o to, to tam jeszcze jest jeden nowy skin. Tutaj jest drugi nowy skin. I tych skinów jest masa. Jak nie tylko skinów, to i emotek, które wam zaraz pokażę. Także przejdźmy do tego. I teraz tak, słuchajcie, to potraktujemy sobie w formie zdjęć. Dlaczego? Ej, zaraz będziecie w szoku. Dlaczego sobie to potraktujemy w formie zdjęć? Dlatego, że jest to mega krótkie i mega przeleci, później sobie to odpalimy. Mamy tak, pierwszego skina, który wygląda w ten sposób. Mamy drugiego skina, który wygląda w ten sposób. I zobaczcie, że to jest przemieniony właśnie ten Stumble Guy. Następny skin, Sensei, właśnie. Sensei. I zobaczcie, mamy tutaj walutę. 1000 klingerów nazbieranych. Możemy sobie kupić takiego skina. Tym razem prawdopodobnie nie dostaniemy w ogóle koła fortuny, tylko dostaniemy właśnie oferty na zakup tych skinów. I my na pewno z Ewelą będziemy to odblokowywać. Więc jeśli będziecie chcieli zobaczyć, jak to będzie wyglądać, no to oczywiście subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Tutaj mamy kolejnego skina i jest jeszcze za 5000 Golden, czyli taki złoty królik i prawdopodobnie to będzie coś specjalnego za 5000 klingerów. Jestem ciekaw, no na przykład na jedną gierkę mamy, załóżmy, jakbyśmy nawet uzbierali 100 za jedną grę, to 50 gier po 100 na pirackiej mapie. O kurczę, no to 30 gier pewnie trzeba będzie zagrać, jeśli tam będą jakieś winy, coś takiego. Ej, albo jak nie więcej, czyli masa czasu. Mamy tutaj też koło z legendarnymi przedmiotami i tutaj po kolei prawdopodobnie będą zakupywane te skiny, jak one wyglądają, więc zaraz odpalę wam całe to wideo i tak jak możecie zobaczyć, ej, jest ten złoty skin również. Czy mamy tutaj coś jeszcze? Oczywiście, że mamy, ale najpierw to odpalę, żebyście mogli zobaczyć, jak to będzie wyglądało w grze. Ale jeszcze u samej góry jest waluta w postaci jajek, czyli tutaj właśnie za te klingery kupujemy sobie te skiny. Więc ja uważam, że są to darmowe skiny, dlatego że kupujemy je za walutę, którą mamy za darmo w grze. Także, no i są to darmowe skiny i w dodatku mamy jeszcze coś takiego u samej góry, już wam pokazuję. Mamy tutaj jajka. Prawdopodobnie będziemy mieli jakąś ofertę na jajka, tak mi się wydaje, i będzie koło jajkowe. Nie wiem, ale prawdopodobnie tak będzie. Wy widzowie zostawiajcie łapy w górę, wpijajcie na te filmy, które tu widzicie, subskrybujcie kanał i do następnego, trzymajcie się, cześć!